Studio Izba. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Joanna Świątek i dziś widzimy się w kolejnym programie z cyklu Ekspercki Live. W ramach działań Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, drodzy Państwo, spotykamy się z Wami w każdy wtorek na żywo, prezentując ważne tematy i one dotyczą życia biznesowego, życia naszego społeczeństwa, tematów lifestyle'owych i też tematów samorządowych. A jak rozpoczynamy grudzień, bo dzisiaj 1 grudnia, rozpoczynamy bardzo energicznie, mocno. Pomysł na dzisiejszy live pojawił się bardzo spontanicznie, pojawił się kilka tygodni temu i od razu przypadł nam do gustu. Ja, my pomagamy, czyli społeczna działalność, charytatywna działalność, szczególnie teraz, w tych trudnych covidowych czasach. I o tym, drodzy Państwo, dzisiaj będziemy sobie mówić. Powiemy, jak wygląda ta działalność, powiemy, jakie są przykłady akcji działalności charytatywnej, społecznej na Pomorzu w czasach pandemii i odpowiemy sobie na trochę przewrotne pytanie, czy pomaganie innym pomaga też nam i dlaczego de facto pomagamy. W gronie naszych ekspertów zasiadają dziś pani Małgorzata Niemkiewicz, doktor nauk społecznych, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Dzień dobry, pani Małgorzato. Witamy. Pani Małgorzata to laureatka Nagrody Srebrne Drzewko Marszałka Województwa Pomorskiego za upowszechnianie idei ekonomii społecznej. Sprawuje też pieczę nad akcją Każdy może pomóc. Jest przewodniczącą Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Jest bardzo mocno zaangażowana w Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego. To wieloletnia członkini i przewodnicząca Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Bardzo się cieszymy, że jest Pani z nami, Pani Małgorzato. Jest z nami również pani Olga Pajewska, prezes zarządu Fundacji Młodorośli, inicjator akcji Widzialna Ręka Trójmiasto. Dzień dobry, pani Olgo. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Pani Olga jest też aktywistką, działaczką społeczną, pedagogiem, socjoterapeutą i sprawuje funkcję kierownika placówki wsparcia dziennego SPOT Jasnej Gwiazdy w Gdyni. Jest z nami również pan Jacek Miąskowski, właściciel firmy Dynamic Event, radny kadencji 18-23 powiatu kartuskiego. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jacek otrzymał nominację za Wielkie Serce i całokształt działalności charytatywnych w plebiscycie Osobowość Roku 2018 organizowanej przez Dziennik Bałtycki. Jest też pomysłodawcą licznych akcji społeczno-charytatywnych. Jest z nami również Basia Mazurek, członek zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza i założycielka BN Consulting. Dzień dobry, Basiu. Witam Państwa serdecznie. Cieszę się, że mogę wziąć dzisiaj udział w tak niesamowitym wydarzeniu. My również, Basiu. Basia jest strategiem, coachem, ekspertem w zakresie rozwoju, restrukturyzacji, zarządzania zmianą i od ponad 24 lat śledzi to, co dzieje się w biznesie, obserwuje akcje społeczne, więc myślę, że dzisiaj będzie nam ładnie spinać wszystkie tematy, o których będziemy mówić. Drodzy Państwo, przechodząc do naszego bardzo przyjemnego grudniowego tematu dziś. Pierwsze pytanie może skieruję do pani Małgorzaty Niemkiewicz. Pani Małgorzato, jest bardzo dużo organizacji, jednostek, które de facto pomagają. MOPR też jest taką organizacją. Proszę powiedzieć, jakie zadania stoją przed Państwa standardowo, a z czym dodatkowo stykają się Państwo w trakcie COVID? Działania ośrodków pomocy społecznej to działania realizowane przez samorządy różnego szczebla. To zadanie obligatoryjne, a więc przede wszystkim niesienie pomocy, ale wsparcia. Bo często jest tak, że myśląc o pomocy, myślimy o rodzaju jakby wyręczania osób, które do nas trafiają. Natomiast chodzi o udzielenie takiego wsparcia, żeby osoba, która w danym momencie potrzebuje pomocy, skorzystała z niej i już potem samodzielnie sobie dawała radę. Więc to są te standardowe działania, często rozciągnięte na miesiące, czasem lata, bo sytuacje bywają bardzo skomplikowane. Natomiast one dotyczą przede wszystkim podstaw bytu, czyli zapewnienia, mówiąc bardzo kolokwialnie, wiktu i opierunku, tak? Czyli zapewnienia, wsparcia, zapewnienia tych podstawowych, zaspokojenia podstawowych potrzeb. W okresie pandemii, teraz kiedy dotyka nas COVID, to oczywiście działania te są skierowane przede wszystkim do osób niesamodzielnych, tych, które mają ograniczone kontakty społeczne na co dzień, niezależnie od tego, czy COVID jest, czy nie, bo COVID jeszcze bardziej te kontakty ogranicza. A więc mówimy o osobach przede wszystkim starszych, którym rekomendowane jest ograniczenie wychodzenia na zewnątrz,
to działania skierowane do osób w pewien sposób uwięzionych w swoich domach, borykających się z różnymi trudnościami natury również architektonicznej. To też rodziny z dziećmi, te, gdzie brakuje na przykład możliwości przygotowania sobie posiłku, czy choćby kwestia doposażenia w sprzęt, który jest wymagany dla realizacji nauki zdalnej. A więc to te wszystkie działania, o których słyszymy nie tylko w jakichś ogólnych odezwach, zaleceniach ministerialnych, ale te, które przychodzą do nas po prostu każdego dnia. Razem z telefonami, z kontaktem, z informacją od pracowników socjalnych. Czasem to jest tak banalna kwestia, jak wyprowadzenie psa w czasie kwarantanny. Banalna, a istotna. A więc tak naprawdę cały czas właściwie robimy to samo, tylko rodzaj pomocy, kształt i wymiar po prostu bywa inny. Rozumiem. A osoby, którym Państwo pomagacie, znajdują się pod Państwa parasolem w momencie, kiedy pracownik socjalny zgłasza na podstawie wywiadu taką osobę, tak? Czy taką rodzinę? Czy jak to się odbywa? Działania pomocy społecznej co do zasady, proszę Państwa, realizowane są na wniosek zainteresowanego. To znaczy, że to zazwyczaj ta osoba potrzebująca wsparcia musi wykonać ten pierwszy krok. Oczywiście są wyjątki od reguły. One dotyczą osób, które nie są w stanie samodzielnie o sobie stanowić, a więc mówimy o osobach na przykład z dużymi deficytami rozwojowymi, z jakąś niepełnosprawnością intelektualną czy chorobami psychicznymi, czy o dzieciach, tak, o osobach niepełnoletnich, pozbawionych na przykład pieczy rodzicielskiej, czy właściwie sprawowanej pieczy rodzicielskiej. I mówimy o sytuacjach, kiedy funkcjonowanie zagraża życiu lub zdrowiu samej tej osoby albo osób przebywających w jej otoczeniu. Wtedy to są te dwa przypadki, kiedy właściwie to my wychodzimy jako pierwsi z pomocą. Natomiast w każdym innym to ten pierwszy krok należy do osoby zainteresowanej. A więc trzeba sobie uświadomić, że taka pomoc jest mi potrzebna i że ja chcę, aby ktoś mi pomógł, bo to też jest taki często spotykane jakby, szczególnie w okresie świąt, kiedy ta wrażliwość społeczna jest większa, ten odruch potrzeby realizacji pomagania jest taki, można powiedzieć, czasem natarczywy, a nie zawsze osoby, które mogłyby w naszym wyobrażeniu z takiej pomocy skorzystać, sobie tego życzą. A więc tutaj ten balans między możliwością udzielenia, chęcią udzielenia wsparcia, a gotowością i chęcią przyjęcia takiego wsparcia, no musi zostać zachowany. Miałam w planie, bardzo dziękuję Pani Małgorzato, miałam w planie zadać pytanie od razu Pani Oldze, natomiast chciałabym bardzo skorzystać z okazji, że jest z nami Basia. Basiu, szczególnie odwołując się do tego ostatniego zdania, które przytoczyła Pani Małgorzata. Właśnie są osoby, które może nie chcą tej pomocy na ten moment, albo jeszcze nie zdają sobie sprawy z tego, że ta pomoc, że tą pomoc warto przyjąć. Jak byś to oceniła? Jesteś wyciszona, Basiu. Poprosimy o mikrofon. O, teraz. Tak. Czy możesz, Joanna, powtórzyć pytanie ze względu na to, że byłam skoncentrowana na włączaniu? Nie ma problemu. Pani Małgorzata poruszyła bardzo istotny wątek o chęci pomocy, o tym, że my chcemy pomóc, natomiast są osoby, które może nie życzą sobie takiej pomocy, nie są na tą pomoc na ten moment gotowe. Kiedy jest ten dobry moment, kiedy wybalansować, kiedy zrobić dobry krok w taką dobrą stronę, a nie przekraczać granic może prywatności drugiego człowieka? Nie zgadzam się z tym, co tu powiedziała Pani Małgosia, że trzeba jednak też uszanować pewną przestrzeń i z pewnością nie byłabym skłonna kogokolwiek zachęcać do tego, żeby robić to wbrew, żeby to powiedzieć wbrew tej osobie. Natomiast na pewno, jeżeli są takie osoby, które mają pewne predyspozycje do komunikowania się, co mam na myśli? Oczywiście uzależnione jest komunikowanie do dopasowania tej osoby. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli jest to na przykład osoba starsza, tak, która zupełnie inną kategorią myśli i jej stan, który dzisiaj ma, jest bardzo mocno warunkowany jej stanem fizycznym, ale także psychicznym, to tutaj ja zawsze skłaniam do tego, aby rozmawiać tak zwanymi obrazami, czyli językiem korzyści wynikającym, co da to tej osobie.
nie na zasadzie przekonywania, że jest taka szansa i możesz z tego skorzystać, tylko właśnie rozmawiając w takiej potrzebie, że dzięki temu, jak ta osoba się będzie czuła, z czym ta osoba sobie będzie mogła wówczas poradzić. Również to, że kiedy wiemy na przykład, czy ta osoba nie wychodzi, czy jest w domu, czy może zrobić zakupy, czy nie, czy ma jakieś zwierzę, trzeba wyjść z tym zwierzaczkiem, to wszystko jest właśnie po to, żeby pokazać, że to wsparcie, to jest rzeczywiście wsparcie w postaci takiej rzeczywiście życzliwości, tak? Czyli okazanie życzliwości tej osobie, okazanie życzliwości temu zwierzęciu, okazanie życzliwości ochoty do tego, żeby wyjść i zrobić te zakupy, czyli też ta postawa tej osoby, która ma z tą potrzebującą ochotę porozmawiać, też jest bardzo kluczowa i istotna, czyli język korzyści, przemawianie obrazami, a jednocześnie pokazywać bardzo dużo swojej empatii i rzeczywiście takiej szczerości do tego, że jesteśmy tu po to, bo troska jest tutaj najważniejsza od tego drugiego człowieka. Bardzo dziękuję, Basiu. Poruszyliśmy temat osób, które potrzebują pomocy, natomiast może nie za bardzo chcą o niej mówić, natomiast jest też grono osób, organizacji, stowarzyszeń, które tej pomocy potrzebują i o tym mówią. I teraz skorzystając z okazji, że mamy ze sobą Jacka Miąskowskiego. Jacku, jeszcze raz dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Jestem bardzo ciekawa, jak zaczęła się twoja przygoda z pomaganiem? Bo drodzy Państwo, Jacek organizuje bardzo liczne akcje społecznościowe i dla osób samotnych, i chorych, niepełnosprawnych, czy poszkodowanych przez los. O jednej z takich akcji też słyszeliśmy. Bodajże w zeszłym roku była akcja domu dla Oli i Jasia, o ile dobrze pamiętam, bardzo mocno nagłaśniana. Jacek, ty też chyba bardzo intensywnie wspierasz wszystkie akcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy też jedzie Święty Mikołaj, by ktoś był uśmiechnięty i wiele innych. Jest tego multum, można by było wymieniać i wymieniać. Natomiast Jacek, jak to się u ciebie zaczęło? Dzień dobry raz jeszcze. To znaczy, trudno opowiedzieć, jak się to zaczęło. Po prostu czuję czasami taką potrzebę. Człowiek się przemieszcza, patrzy na ludzi, którzy mają gorzej niż my i stara się reagować. A dzięki temu, że mam fantastycznych znajomych i przyjaciół, którzy zawsze są ze mną, jesteśmy w stanie realizować bardzo dużo rzeczy. Co prawda chciałbym, jeśli mogę, odnieść się do tego, co powiedziała pani Małgorzata przed chwilą, bo mam wrażenie właśnie po tej wypowiedzi, że to, co my robimy, to my tak troszeczkę wyręczamy ośrodki pomocy społecznej, ponieważ moją zasadą, naszą zasadą jest docieranie do ludzi, którzy nie przychodzą prosić o pomoc. Właśnie niekoniecznie chodzi o to, że ktoś ich do czegoś zmusza, ale tutaj jest bardzo duży problem w tym, że są ludzie dumni, są tacy, którzy po prostu boją się opinii społecznej, tej najbliższej, że tak powiem, że będą czegoś, jakby, że czegoś potrzebują. I kolejna rzecz, która jest bardzo ważna w tym wszystkim, obawiają się roszczeń, które mogą nastąpić po takiej pomocy. I to jest bardzo trudne i to trzeba bardzo wyważyć. Wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy mamy 100% osób, do których dotarliśmy, którym pomogliśmy. No nie, jedna osoba, zdarzyła nam się pani, ale to chodziło bardziej o chorobę psychiczną i tam nie udało się pomóc, ale wszyscy ludzie, do których docieramy, udaje się im pomóc. I tutaj nawet takie przykłady są, gdzie jak rozmawiałem, często próbuję rozmawiać z ośrodkiem pomocy społecznej w różnych gminach, bo tutaj działamy dosyć szeroko, a to informacja w ośrodku pomocy społecznej jest taka, że temu człowiekowi nie da się pomóc, on jej nie przyjmie. No, w naszym przypadku daje się pomóc i są różne metody, sposoby, a tak jak powiedziała pani Basia, że można w różny sposób podejść i to się udaje. No, pomaganie jest fajne, jest cudowne, niesie dużo takiej pozytywnej energii, ale też buduje się dzięki temu fantastyczną drużynę ludzi, którzy chcą coś zrobić dla świata, chcą go zmienić. Jeśli chodzi o Dom Oli, to akcja jest z tego roku. Zaczęliśmy ją chyba w marcu. Nie, w kwietniu, sorry, bo jeszcze w kwietniu budowaliśmy inny dom, robiliśmy. To czyli w kwietniu było pierwsze hasło. Zbudowaliśmy dom w 4 tygodnie, także jakby bardzo szybko się udało to zrealizować. Co prawda to dosyć trudna sytuacja była, bardzo dużo pieniędzy potrzebne. Na początku jest to największa rzecz, którą zrobiliśmy tak naprawdę. I na początku przeraziłem się tym, dlatego też jakby zgodziłem się na pomoc mediów, które się same zgłosiły do mnie, zwróciły i teraz są cały czas ze mną w różnych akcjach i pomogło nam to bardzo, ponieważ w jeden dzień zebraliśmy 100 000 zł, więc
rewelacja. No i potem zamknąłem tą zbiórkę z tego względu, że stwierdziłem, że nam to wystarczy. Nie chciałem już naciągać jakby ludzi na to, żeby dawali kolejne pieniądze. Ale powiedz proszę, ta akcja budowy domu wynikała z tego, że ktoś do ciebie przyszedł i powiedział, że jest osoba, której należy pomóc? Czy ta osoba bezpośrednio do ciebie się zgłosiła? Czy ty zauważyłeś, że jest taka potrzeba i taka sytuacja? To znaczy, wiesz, powiem, że bardzo często to moi znajomi przynoszą mi takie osoby, przychodzą z problemem, ale też myślę, że 50% przypadków to są w ogóle sytuacje, gdzie obce osoby zwracają się o pomoc. Nie bezpośrednio zainteresowani, tylko właśnie ktoś, kto zauważył ich problem i przychodzi do nas. Jeśli chodzi o Olę, to właśnie jakby to się to w ogóle przypadek, ponieważ 5 lat wcześniej brałem udział w organizacji imprezy, która była na rzecz zakupienia tego jakby baraku, w którym mieszkała Ola przez 5 lat z swoim synkiem. Więc 5 lat wcześniej kupiliśmy barak, a po 5 latach zbudowaliśmy jej dom, więc jakby to taka ewolucja. A w momencie, kiedy robiliśmy rozpoznanie sytuacji pana Piotra w Starkowej Hucie, zadzwoniły do mnie dwie koleżanki, czyli pani Sołtys właśnie z Glincza i moja koleżanka Hania, która jest właśnie w stowarzyszeniu, funkcjonuje tam i poprosiły, żebym przyjechał i zobaczył, bo one jakby napotkały na tak duży problem, którego sobie nie poradzą jakby z nim, dlatego też tam byliśmy. A to tak niesamowita sytuacja w ogóle, że o tym można by długo opowiadać. To na pewno jest interesująca historia. Przypuszczam, że jeszcze będzie poświęcony live, żeby omówić dokładnie ten przypadek, albo przypadek po przypadku, bo to też będzie ciekawe. Natomiast mamy z nami panią Olgę Pajewską. Odnośnie inicjatyw społecznych troszeczkę, pani Olgo, i może takiego społecznego zaangażowania również, kontynuując wątek, który Jacek zapoczątkował. Pani założyła fundację. Skąd w ogóle pomysł na Fundację Młodorości? I jak to się potem stało, że nagle zbudowała pani społeczność Widzialnej Ręki w Trójmieście właśnie na Facebooku? Pomysł na fundację wziął się z tego, że ja mam swój cel, którym jest stworzenie domów dla dzieci, czyli placówek opiekuńczo-wychowawczych, ale takich na zasadzie działających jak prawdziwy dom. To jest mój cel gdzieś tam na 5 lat w przyszłość. Postanowiłam zacząć w tym roku. I zupełnym przypadkiem założyłam grupę Widzialna Ręka, bo przeczytałam sobie artykuł o ogólnopolskiej Widzialnej Ręce. Weszłam na Facebooka i tam było zachęta do tego, żeby zakładać lokalne oddziały. I ja to po prostu zrobiłam, to był totalny spontan. Nie przewidziałam tego, że w ciągu 2 dni będziemy mieli już kilka tysięcy osób. Mój telefon... Teraz macie chyba państwo 24, czy już przebiło tą liczbę? 24 tysiące osób, tak? Tak, natomiast początkowy ten okres, kiedy ja zaprosiłam tylko swoich znajomych, oni zaprosili swoich, to był... Mój telefon się przegrzewał ze wszystkich powiadomień. Także tego było sporo, to było dzikie, ale to totalnie zmieniło moje życie, bo ja bym nie funkcjonowała tak, jak funkcjonuje teraz, gdyby nie Widzialna Ręka. To naprawdę niesamowite, co się wydarzyło. A pomysł koncepcji zbudowania Fundacji Młodorośli, skąd to się wzięło? To właśnie z racji tego, że chciała pani stworzyć później te domy dziecka? Domy dla dzieci. Natomiast ja miałam różne swoje dotychczasowe przeżycia. Rozstałam się z inną fundacją, z którą współpracowałam do tej pory i stwierdziłam, że to już jest czas pójść na swoje. Jakby nikt mi nie mówił, co mam robić. Ja jestem taką osobą. Nie ma się w to zagłębiać. Ale proszę. Mam swoje jakieś pomysły i to o to chodzi, że czasami ciężko jest się realizować, jeżeli ktoś nad nami stoi i mówi, nie możesz tego zrobić, musisz to zrobić po mojemu. Ja chcę po swojemu, dlatego moja fundacja. Bardzo się cieszę. Basiu, nie wiem, czy też zauważyłaś, czy państwo zauważyliście, natomiast na twarzy pani Olgi wymalował się tak piękny uśmiech, jak mówiła o tym, co robi, że aż przyjemnie się na to patrzy. Basiu, skąd bierze się ta chęć pomagania innym? Co nami kieruje? To, że jesteśmy optymistami i lubimy się uśmiechać? Czy to jest jeden z czynników? Powiem tak, jako behawiorysta, kiedy na was patrzę, jak się wypowiadacie, to jest to ogromna przyjemność i pomimo, że różnimy się oczywiście zarówno osobowością, temperamentami, jak i oczywiście swoim własnym charakterem, to uwierzcie mi, bez względu na to, to i tak jest to ogromna przyjemność. I teraz ja sobie, kiedy tak tego słuchałam, zarówno u pana Jacka, jak i pani Olgi, czy misyjnie u pani Małgosi, to przyszła mi na myśl taka ciekawa sentencja. Posłuchajcie jej. Ludzie są tak niezwykli, jak zachody słońca. Jeśli pozwolisz im takim być. Kiedy patrzę na zachód, nie łapię się na mówieniu rozjaśnij nieco pomarańczy w prawym rogu.
Nie próbuję kontrolować tego zachodu. Oglądam to z zachwytem nad tym, jak się rozprzestrzenia. I to jest trochę tego, to, co ja dzisiaj tylko w tej namiastce, słuchajcie, usłyszałam. Ja to normalnie tak poczułam i sobie pomyślałam, to będzie fantastyczna rzecz, jak się z wami tym podzielę. Ale oczywiście odpowiadając, Joanna, na twoje pytanie. Ja powiem tak, słuchajcie, już od dawien dawna, ponieważ śledzę to bardziej, powiedziałabym, wkomponowana w rynek taki stricte zawodowy, rynek pracy i nie tylko, oczywiście, bo szkoleniowy, edukacyjny także, ale nie jestem obojętna absolutnie na odbiór wszelakich emocji. I teraz to, co chcę przekazać, to powiedzieć taką rzecz, którą ostatnio również znalazłam na potwierdzenie, dlaczego warto ludziom pomagać. Po pierwsze, psychologowie twierdzą, że pomaganie zwyczajnie po prostu każdemu daje radość. Nawet w wypowiedzi takiego doktora George'a Molla, który jest z Narodowego Instytutu Zdrowia w Stanach Zjednoczonych, są dowody na to, że kiedy wrzucamy nawet ten zwyczajny, zobaczcie, dodatek do puszki, tak, to w naszym mózgu zaczyna działać obszar związany z odczuwaniem przyjemności, zaufania i chęci budowania relacji międzyludzkich. Czyli zobaczmy, czujemy się tak, jakbyśmy na przykład kogoś przytulali. Czyli jedna z tez naszego spotkania, że pomagając innym, pomagamy sobie, jakby jest już potwierdzona. To już wiemy. Natomiast słuchajcie, profesor Michael Norton odkrył, że pomagając innym uwalniamy w naszym mózgu endorfiny, które wprowadzają nas w taki tak zwany high pomagania, high pomagacza, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. I teraz to jest coś tak niesamowitego, że pozwala to nam odczuwać tą ekscytację, pozwala odczuwać to, co powiedział też pan Jacek, daje tam ogrom tej przyjemności, kiedy widzimy, ile dobrego dzieje się dla tej osoby. To pomaganie po prostu wprowadza w nas absolutny dobry nastrój, tak? I to wpływa na nasze życie, ten świat i postrzegamy zupełnie inaczej. Mamy takie wrażenie, że jest jakiś pierwiastek, którym się dzielimy właśnie z tym światem, że on się staje lepszy. A co więcej, i tu też się odwołam do tego, co powiedział pan Jacek, że przy okazji poznaje się dużo ciekawych ludzi, przy okazji nawiązują się więzi, przy okazji możemy się od tych ludzi wielu rzeczy nauczyć, których do tej pory nie praktykowaliśmy albo nawet co nie było gdzieś w naszej przestrzeni. Popatrzcie, uczymy się różnych zachowań, uczymy się pokory, uczymy się współzawodnictwa, ale uczymy się też, powiedziałabym, takiego poczucia, że możemy liczyć na innych. Ostatnio, kiedy czytałam taką bardzo ciekawą książkę dotyczącą, w jaki sposób wpływać na radość naszego życia, to tam była, słuchajcie, wymieniona wyspa Okinawa, w wyniku której jest największa ilość stulatków. I jednym z elementów, kiedy ci badacze prowadzili wywiady z tymi stulatkami, otrzymali taki komunikat, który mówił o tym, że poza oczywiście nieustannym ruchem, to również ta społeczność. Społeczność polegająca na tym, że wszyscy wobec siebie są życzliwi, sobie chcą pomagać, wzajemnie się wymieniają różnymi pracami, mają tak silne poczucie społeczności i tego, że są potrzebni, że to między innymi daje im taką radość życia, dlatego to między innymi, bo jeszcze są jeszcze inne aspekty, ale między innymi powoduje, że ci ludzie cały czas chcą po prostu tak długo żyć. Więc popatrzcie, radość jest niczym innym jak sposobem pozytywnego reagowania, odkrywania, przeżywania świata, tą ekstazą, zachwytem, nie wiem, umiłowania, nie? Kiedy patrzymy i czujemy się wspaniale przy tym, jak ten ktoś to odbiera. Zatem nie tylko są to pewne doznania nasze umysłowe, wyobrażeniowe, tak? Ale również ma to wpływ na przekształcenie się naszego pewnego sposobu myślenia o tym, co nas na dzisiaj otacza, czyli też wzrasta nasza wrażliwość na drugiego człowieka. I o tej wrażliwości jeszcze, Basiu, jak mogę, od razu pojawiło mi się pytanie do pani Małgorzaty. Pani Małgorzato, akcja, już nie wiem, która to jest edycja, czy to dziewiąta, czy już dziesiąta, każdy może pomóc. Ja bym była przeszczęśliwa, gdyby chciała pani podzielić się z nami założeniami tej akcji. Mhm. Akcja to jest pomysł jednej z moich współpracowniczek. Ja kiedy trafiłam do MOPR-u, to właściwie akcję już zastałam, ale był to taki wymiar lokalny. Akcja powstała w głowie Magdy, która chorując i przez długi czas pozostając w domu, wymyślała, jak właśnie pomóc innym. Właśnie w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wiemy, że ośrodki raczej są takimi miejscami, gdzie myśli się o nich jako skostniałych, tak, a więc bazujące na określonych przepisach. Możliwe, że tak powiem, realizacje też są dosyć ściśle określone, ale
My w Gdańsku szukamy jednak innych też możliwości po to, by tę skostnielinę, że tak powiem, trochę rozszerzyć. Więc Magda wymyśliła w skali, pierwsza akcja to było raptem kilkadziesiąt paczek. Nazwała akcję Każdy może pomóc, bo uznała, że właściwie akcja jest możliwa do zrealizowania przez pojedyncze osoby, przez pojedyncze rodziny, ale też przez grupy znajomych czy grupy współpracowników. Cała rzecz polega na tym, że pracownicy socjalni, którzy przez cały rok współpracują z rodzinami wymagającymi wsparcia, gdzieś w okolicach wakacji przygotowują w imieniu dzieci listy do Mikołaja. Przy czym to nie są tradycyjne listy do Mikołaja pod tytułem Drogi Mikołaju, byłam grzeczna, poproszę lalkę, tylko to jest list opisujący dziecko, opisujący wiek dziecka, płeć, jego zainteresowania, jakieś hobby, ulubione kolory, zabawy. I te listy potem mniej więcej na przełomie października, właściwie w październiku, trafiają właśnie do osób, które chcą ten prezent zrobić. I przyjemność jest o tyle jeszcze zwiększona, że nie tylko te osoby czy grupy ten prezent przygotowują, ale najpierw muszą wymyślić, co to mogłoby być. Bo co to znaczy, że Janek, mając 12 lat, lubi piłkę nożną? Czy być może sprawić mu bilet na mecz? Czy być może kupić getry piłkarskie? Więc cała radość jest o tyle jeszcze zdwojona, że wymaga takiego gimnastykowania się i odgadywania, co temu dziecku sprawi radość. Dzisiaj to jest 9. edycja. Ze względu na koronawirusa jest inna niż w ostatnich latach, ale w ubiegłym roku udało nam się już przygotować ponad 900 takich listów. Ponad 900 dzieciaków takie prezenty otrzymało i akcja nie może być na dziś większa, bo nie ma takiej przestrzeni, gdzie moglibyśmy zrobić tak dużą imprezę, bo to dziecko przychodzi oczywiście z rodzicami. Te prezenty zazwyczaj są olbrzymie, jeśli chodzi o ich wymiar, więc to logistycznie też duże przedsięwzięcie. Dość powiedzieć, że akcja rzeczywiście łączy różne podmioty, różne organizacje, różne osoby, bo przygotowanie prezentów to jest tylko jedna strona. Tutaj właśnie przygotowanie imprezy, zaangażowanie aktorów, ale też grup dziecięcych, jakichś zespołów, które w czasie tego spotkania z Mikołajem przygotowują, czy włączają się też w realizację programu. To jest też bardzo, bardzo duże przedsięwzięcie, a więc tak naprawdę ta radość, o której mówiliśmy, z tego dawania, czy swojego czasu, czy przygotowywania prezentów, czy swojego zaangażowania, swoich umiejętności, jest tutaj w sposób szczególny realizowana. A jak możemy pomóc i dołączyć się, jeżeli chcielibyśmy na przykład otrzymać taki list, czy zrealizować może marzenie takiego Sylwka, albo Gosi, albo Zosi? Jak się do Państwa zwrócić? Gdzie są informacje o tych listach? Dzisiaj już listów nie ma. Dzisiaj już listów nie ma, ponieważ tak jak mówię, w tym roku nawet zaczęliśmy troszeczkę wcześniej, już z początkiem października listy rozdawać, bo baliśmy się, że koronawirus może nam trochę utrudnić logistykę. I już chyba od 2 tygodni niestety nie mamy żadnego listu. Wszystkie, które zostały przygotowane, zostały rozdane. Natomiast cały czas, jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę się włączyć w taką akcję, to jesteśmy gotowi kolejne ewentualnie listy pojedyncze przygotowywać, przy czym nasza propozycja jest taka, żeby być może wziąć pod uwagę seniorów, ponieważ dzieci już że tak wydaje nam się, że w tym roku są już, znaczy te zapotrzebowania na obdarowywanie już zostało wyczerpane, natomiast być może seniorskie. W każdym razie, jeśli ktoś chciałby się skontaktować, to na naszej stronie pod hasłem Każdy może pomóc jest informacja o adresie. Są namiary na Magdę, pomysłodawczynię całej akcji, która dzisiaj koordynuje ją organizuje też w dużej mierze to przedsięwzięcie. Tak więc dzisiaj niestety już listów dla dzieci nie mamy. Zapraszamy. Zdążymy się przygotować na przyszłą edycję. Seniorów. Na pewno będziemy o tym pamiętać. Jacku, z jakimi reakcjami ludzi ty się spotykasz? Czy to są tylko i wyłącznie takie radosne reakcje? Czy zdarza ci się widzieć u ludzi poczucie winy, poczucie wstydu, takiej bezradności? Jak to odbierasz z twojego doświadczenia? To znaczy radość to jest przeważający oczywiście element tego wszystkiego, aczkolwiek tak jak ostatnio spotkałem się z moimi znajomymi, rozmawialiśmy na temat podsumowania jak tam kilku akcji z tego roku, to mogę stwierdzić i powiedzieć to wprost, że w każdej akcji jest jakiś ząg.
nie ma akcji idealnych. Może poza tą, o której wspomniałeś, czyli jedzie Mikołaj Święty, by ktoś był uśmiechnięty, to jest taka moja autorska też akcja sprzed 7 lat, która przez 7 lat się realizuje. Tam 90% to jest strzał w dziesiątkę, uśmiech i radość, a w przypadku pozostałych akcji, jak remonty domów, budowa domu, dostarczanie różnych rzeczy takich wartościowych, zawsze jest jakiś problem. I to problem dotyczący często nie osoby, dla której jakby realizujemy akcję, tylko kogoś obok tej osoby, rodziców. Często też mamy problem taki, znaczy to nie problem, bo jakby nauczyliśmy się tego i też człowiek podchodzi z dużym dystansem do tego, że kiedy pomagamy starszym osobom, to one przez chwilę się cieszą, a potem mają jakby żal troszeczkę do nas, bo na przykład, tak jak było w tym roku w jednej z akcji, pewna babcia stwierdziła, że ukradliśmy jej pierzynę, buty, kapcie. Oczywiście wyrzuciliśmy to wszystko, dostała wszystko nowe, ale to jej zginęło, czy jej meble w kuchni, które totalnie się rozpadły, nie nadawały się do niczego, ona 40 lat temu je kupiła, no ale to kwestia jest rozmowy, tłumaczenia, także jeśli chodzi o to, no to jest bardzo ciężko i czasami trzeba być naprawdę bardzo odpornym i bardzo delikatnie podchodzić do tych osób, zwłaszcza starszych, bo to jest najtrudniejsze. Dzieciaki to nie ma problemu, młodzi ludzie wszystko realizują, ale też w przypadku niektórych osób, mimo to, że nie chcą tej pomocy, potem kiedy ją otrzymują, budzi się taka roszczeniowość troszeczkę, co też jest bardzo trudne, bo o ile teraz właśnie pomagaliśmy takiej dziewczynie, która została sama z dzieckiem, to ogromny taki dysonans odczułem w rozmowie z jej matką, która stwierdziła, że jeszcze powinniśmy zrobić to, tamto i dlaczego jeszcze to nie jest zrobione. Dlatego zawsze się nastawiam jakby psychicznie na takie sytuacje, one są trudne, często staram się sam filtrować w sobie, nie sprzedaję ich moim współpracownikom, bo oni mają widzieć tą całą pozytywną energię i chcą pracować, pomagać. Dlatego też jak robimy jakąś akcję typu remont, budowa domu, to przychodzi mi od 50 do 100 osób w jednym dniu i razem pracujemy. Teraz jest trochę trudniej oczywiście, no jest trochę trudniejszy czas na to, ale też dajemy radę. Ale to dobrze, że poruszyłeś ten temat, wiesz, bo chyba on jest troszkę pomijany, szczególnie w tym okresie przedświątecznym, bo wszyscy myślą, że jest tak przyjemnie, cukierkowo i tak dalej, a de facto nie zawsze tak jest, więc dobrze, że przygotowałeś też wolontariuszy na ewentualne takie sytuacje, bo ludzie w różny sposób mogą reagować, prawda, Basiu? Tak, ja właśnie słuchając pana Jacka, bo skoro mówimy też o tej drugiej stronie, która jest też pewnego rodzaju konsekwencją odbioru, tak jak nawiązywałam na początku do tej różnorodności, ale to nie tylko różnorodność wynikająca oczywiście z charakteru, ale także z pewnych dotychczasowych doświadczeń, przeżyć i pewnych przekonań, które towarzyszą danym osobom. Pomyślałam, że ze swojego poziomu chciałabym przedstawić troszeczkę coś innego, jako taką rzecz, którą ja na przykład zaobserwowałam. No bo to, że pomagamy, no to wiadomo, że pomagając też pomagamy sobie, to już sobie to powiedzieliśmy. Nawet jeżeli mamy to uczucie, które nam towarzyszy tylko przez chwilę, to i tak mamy takie poczucie, że to jest właśnie to. Ale zobaczcie, ja coś takiego odkryłam, że nie zawsze jednak przy danej pomocy towarzyszy ten czysty altruizm. Nie? Czyli mam tutaj na myśli, że skoro nasze bezinteresowne założenia na przykład działają tak i są nagradzane chociażby tym, że jesteśmy, nazywam to takim hajem pomagacza, czyli my to czujemy i wiemy, to niestety chcę wam powiedzieć, że jest jednak pewna grupa osób, tak, czyli ta część z nas, gdzie bardziej decyduje się pomóc, nie ze względu tylko i wyłącznie tego podejścia altruistycznego, ale z takich przesłanek jak, czy na przykład współczucia, czy jakiejś tam solidarności z potrzebującymi, bo to powinnam jeszcze dodać, ale właśnie dlatego, że ma satysfakcję, czyli jest to trochę samolubne, bym powiedziała, że ma taką satysfakcję z tego, że pomoże innym i to wtedy ma też takie poczucie, że pozytywnie wpłynie na tą daną osobę. Natomiast co tutaj jest ważne, że nieważne, oczywiście ważne jest to, że nie powinniśmy tego kategoryzować i w żaden sposób wprowadzać w siebie wątpliwości. Najważniejsze jest w tym wszystkim to, że nie rozliczamy
nie jesteśmy rozliczani z naszych pobudek, tylko konkretnie z określonego tego działania. Czyli jeżeli ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli to działanie daje coś dobrego, to i tak bardzo za to dziękuję, jestem wdzięczna i się cieszę. Zatem nieważne, co nami kieruje, ważne, że jest to również aspekt naszej pomocy. Także pomimo, tak jest, pomimo, że jednak są takie osoby, które bardziej robią to głównie dla siebie, dla tego swojego samopoczucia i po to na przykład, żeby ktoś inny się o tym dowiedział, ale to i tak jest pomaganie i tak jestem zdania, że trzeba na to zwrócić uwagę i powiedzieć, że rzeczywiście to jest bardzo dobry gest. Dziękuję, Basiu. Pojawił się taki bardzo przyjemny 29-stronicowy raport pod hasłem Epidemia pomocniczości. To jest raport o oddolnych inicjatywach, które miały miejsce właśnie w odpowiedzi na to, co nas spotkało w wyniku COVID. Tutaj o działaniach ludzi dla innych w całym kraju de facto. To jest bardzo przyjemne opracowanie o pomocy dla medyków, o pomocy sąsiedzkiej dla uczniów, dla osób wykluczonych przez utratę pracy. I tutaj jest taki bardzo przyjemny cytat. Pozwolicie Państwo, że przytoczę. Pomoc w czasie pandemii otrzymały również inne grupy wymagające wsparcia. Seniorzy, uczniowie, lokalne firmy czy po prostu sąsiedzi. Najlepszym przykładem pomocy oferowanej lokalnie jest ponad 200 regionalnych grup wsparcia w ramach ruchu Widzialnej Ręki. Pani Olgo, zmierzam w Pani kierunku. Proszę powiedzieć, na czym polega Wasza pomoc przy okazji tej społeczności. Dobra, to ja bym jeszcze chciała, bo ja tam machałam przed chwilą, odnieść się do tego, o czym mówiła Basia. Nie wiem, czy pamiętacie taki serial Przyjaciele, bardzo sławny, więc myślę, że każdego pamięta. Był taki odcinek, kiedy Phoebe próbowała udowodnić Joemu, nie wiem jak odmienić to. Próbowała mu udowodnić, że nie ma czegoś takiego jak altruistyczny dobry uczynek, bo zawsze on jest egoistyczny, bo zawsze czujemy się dobrze. Ja myślę, że tutaj warto się zastanowić nad tym, jak w ogóle ludzie pojmują pomoc, bo my na Widzialnej Ręce sieciujemy ludzi, tych, co potrzebują pomocy i tych, co są gotowi tej pomocy udzielić. Jesteśmy taką grupą pośredniczącą gdzieś tam w tym. I bardzo często zdarzają się nam posty, które tak naprawdę tą pomoc pojmują w taki sposób bardzo wygodny dla siebie, czyli mam na przykład mnóstwo rzeczy do oddania, ciuchów, butów, szafkę w kuchni, kanapę i napiszę na Widzialnej Ręce, bo na pewno komuś się przyda, ja komuś pomogę jakiś i prawie zawsze jest dopisek oddam osobie potrzebującej. My takie posty oczywiście odsyłamy na OLX albo na Facebook Market, bo to nie tego nasza pomoc dotyczy, nasza grupa nie tego dotyczy. Natomiast czego ona dotyczy? Ona na początku to było związane tylko i wyłącznie z pandemią koronawirusa, czyli to były osoby, które nie mogły wyjść sobie zrobić zakupów, które były na kwarantannie, które były chore. Teraz się pojawia bardzo dużo postów o osocze, zdrowieńców. Natomiast trochę się to już zmieniło. Nie mamy aż tylu postów od osób, które gdzieś tam są na kwarantannie, bo myśmy sobie jako społeczeństwo nauczyli się jakoś radzić z tymi ograniczeniami, które mamy. Jest bardzo dużo postów ostatnio o paczki żywnościowe. Myślę, że jest taki kryzys, że jest bardzo dużo osób, które straciły pracę, które nie mają żadnego źródła utrzymania i potrzebują właśnie takiego wsparcia. Fajnie działa to ta społeczność, bo tutaj na przykład ktoś wie o tym, że działa Pomorki czy Bank Żywności, więc odsyła do nich, odsyłają do MOP-u, pokazują różne rozwiązania i są też osoby, które są gotowe właśnie przygotować taką paczkę. Więc takie posty ostatnio się u nas pojawiają. Ale ja też wychodzę z założenia, że pomaganie innym osobom nie jest rywalizacją i nie staramy się wziąć wszystkiego na siebie, bo są inne grupy, które nas uzupełniają w naszym działaniu. Na przykład jest grupa Udostępniając Pomagam, gdzie odsyłamy, jeżeli ktoś chce wstawić link do zrzutki. My nie wstawiamy żadnych postów ze zrzutkami, bo mielibyśmy 90% naszego kontentu to byłyby tylko linki do zrzutek, więc tutaj się staramy to gdzieś tam ograniczyć i też jeżeli ktoś potrzebuje pomocy związanej ze zwierzętami, zwłaszcza z psami, jeżeli ktoś jest na kwarantannie i potrzeba, żeby tego psa wyprowadzić, to odsyłamy na przykład na super grupę Pies w Koronie, dedykowaną dokładnie temu. Tak, więc tutaj jakby też warto o tym pamiętać, że poza Widzialnymi Rękami są też inne grupy, które jakby my się wszyscy wypełniamy i tworzymy taką sieć, tak, gdzie możemy robić coś dobrego, nie wychodząc wcale z domu.
Ale wiecie Państwo, to jest fantastyczny aspekt i ja też czytałam ostatnio o tym, że co jest bardzo przyjemne i co jest wręcz budujące, młodzież, kiedy została zamknięta na czasie kwarantanny, pozamykano szkoły, uczestniczyła w zajęciach online, natomiast oni zaczęli się bardzo łączyć w grupy i działać społecznie, tworząc właśnie grupy wsparcia na poszczególne cele. Ale to nie tylko o tych młodych ludziach możemy mówić, bo przecież jest multum społeczności, tak jak Krawcowe w Akcji, wolontariusze albo portal ktozatrudnia.pl. Są też osoby, które skupiły się w ramach kliniki Matmy albo studenci uczniom. To są wszystko organizacje, które powstały jakby z potrzeby chwili, z potrzeby serca i z chęci pomocy komuś innemu. Jest też grupa, która postawiła sobie za cel wyłapywanie wszystkich fake newsów, które dotyczyły koronawirusa albo tego, co się dzieje w Polsce aktualnie. I to było cudowne, że my potrafimy się mimo wszystko w taki sposób zintegrować i działać jakby na ten jeden cel. Prawda, Basiu? Jak to się dzieje, że przy tych kryzysowych, epidemicznych sytuacjach my się tak jednoczymy, pomimo tych różnic? No myślę, że to na to ma bardzo wiele rzeczy wpływ. Między innymi, słuchajcie, no jako kraj, nawet historycznie, no to, że tak powiem, zawsze nas mobilizowały jakieś bardzo, powiedziałabym, trudne wydarzenia historyczne, gdzie wtedy wszyscy Polacy naprawdę potrafili się zrzeszyć i podjąć takiego wyzwania. No cóż ja mogę powiedzieć? No pewnie to jest też trochę taka psychologia tłumu, ale także taka pewna nasza empatyczność, bo ona tak naprawdę ma największy wpływ na to, czy się do tego przyłączę, czy się nie przyłączę. I oczywiście, czy się przyłączam, czy nie przyłączam, o tym decydują bardzo różne kategorie, o których już żeśmy sobie wcześniej powiedzieli. Natomiast mi się znowu zacytuję pewną sentencję, bardzo mi się podoba Barbary Bush, która powiedziała, że posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego tak naprawdę z wartością twojego konta bankowego. Ktoś, co może, każdy ma coś, co może komuś dać. I teraz, gdybym ja miała na to tak właśnie w ten sposób spojrzeć i zobaczcie, gdyby chociaż jedna, każda osoba w naszym kraju, każda, jedna, postawiłaby sobie za cel to, aby złożyć sama dla siebie taką deklarację, że na przykład do końca roku, każdego jednego dnia podejmuje się wyzwania, że komuś pomogę, powiem komuś coś sympatycznego, do kogoś się uśmiechnę, czyli zrobiłaby sobie taką listę rzeczy, o ile nie jest w stanie wykreować jej na bieżąco, no to listę takich rzeczy, aby coś takiego zrobić, pomyślcie sobie, jaką to by miało potężną siłę rażenia, bo ja mówię o każdej osobie, tak? Nawet jeżeli mam na myśli te osoby, które są dzisiaj odizolowane, to one również, nawet w kontakcie, czy telefonicznym, czy jakimkolwiek innym, też mogą zrobić coś bardzo sympatycznego, chociażby to, żeby się uśmiechnąć do tej osoby, która ją odwiedza, nie? I teraz każdy gest, najbardziej drobny, ma wpływ na zmianę naszego świata, na czyjegoś świata tak naprawdę, czyli świata tego odbiorcy, nie? Uśmiech na twarzy naszego dziecka, a może ktoś chce się podzielić z jakimś problemem i nie ma z kim o tym podyskutować. Czasami wystarczy być wysłuchanym. Może to będzie jakaś osoba niepełnosprawna, która nie może wyjść z domu, tak? A ktoś chciałby jej na przykład towarzyszyć. A może to będzie człowiek bezdomny, który po prostu dzięki wam otrzymał tą ciepłą zupę w zimie, nie? Tym bardziej, że okazuje się, że również takie punkty dla bezdomnych też mają dzisiaj swoje ograniczenia i z różnych powodów nie chcą tych bezdomnych przyjmować, bo na przykład mówią, że nie ma miejsca i ten bezdomny zostaje i nie wie, gdzie się podziać ma. Wokół nas z pewnością każdy może dostrzec wiele osób, które potrzebują takiego wsparcia i ja wiem jedno, że jeżeli nawet sobie tą jedną rzecz dla siebie zrobimy, ale także dla innych, to jest dla mnie radością dzielenia się z innymi. I to ma ogromną wartość, ogromną wartość, która wypełnia nas tym, że czujemy taki wielki sens tego istnienia, a z drugiej strony, kiedy widzimy tą radość, a nawet może nie radość, bo może to być również zaskoczenie wokół tego człowieka, którego nikt tak nie potraktował, to i tak jak sobie będzie wracał do tego domu, to on sobie tą informację przypomni i zapewniam, że pod wpływem oczywiście uwalniania się tych endorfin, że to jest coś tak przyjemnego, na samym końcu powie wspaniale, że mi się to przytrafiło, jak dobrze, że spotkałem takiego człowieka, który nie wiem, pomógł mi przynieść siatki pod moją klatkę czy pod mój dom, więc zobaczcie, to jest taka ogromna życzliwość, taka rzecz, którą może robić z nas każdy i nie potrzebuje do tego być, mieć, posiadać,
po prostu być, myśleć i chcieć to zrobić. Bardzo ważną, też dziękuję Ci Basiu bardzo, bo to cenne to, co powiedziałaś, takie przyjemne podsumowanie. Natomiast wspomniałaś też o ograniczeniach i wydaje mi się, że Jacku, Ty miałeś też to na myśli, odwołując się do wypowiedzi Pani Małgorzaty. To, co mogą pewne organizacje powołane do pomocy w naszym kraju, spotykają się z wieloma ograniczeniami i myślę, że to samo spotyka MOPR mimo wszystko. Macie Państwo w swoich szeregach osoby, które dalej chcą działać i dalej próbują swoją kreatywną, jakby kreatywność przebić na dalsze działanie. Faktycznie się nie da się pomóc wszystkim z wykorzystaniem jednej organizacji. Stąd to, że mamy się pomagać, czy Caritas Polska, czy WOŚP, czy każdą inną organizację, fundację wspierającą, de facto potwierdza nam to, o czym tutaj dyskutujemy. Pani Małgorzato, jak Pani myśli, jak to się w ogóle dzieje, że cały czas ta pomoc jest potrzebna, że cały czas jest tyle osób, które tej pomocy potrzebują? Czy to jest jakaś wada systemowa, czy to jest nieumiejętność radzenia sobie z jakimiś przykrościami, czy finansowymi, czy aspektami w życiu, które nas zdołowały, przygwoździły do gdzieś tam do tej podłogi i my nie możemy się podnieść? Ale zadała Pani pytanie, na które odpowiedź wymagałaby całej konferencji pewnie. Tak. Proszę Państwa, myślę, że to jest dobry pomysł. Bardzo różne, bardzo różne. Jeśli myślimy o biedzie materialnej, finansowej, no to na przykład często nam się wydaje, że ktoś jest sam sobie winien, bo coś tam zrobił. Tymczasem pojawiają się nowe grupy społeczne. Dzisiaj bardzo silnie reprezentowana jest tak zwana grupa ubogich pracujących. A więc osób, którym nie można zarzucić, że są leniwe, że nic nie robią, że chcą żerować na dobroczynności, bo one wykonują pracę zgodną ze swoimi możliwościami i otrzymują wynagrodzenie, jakie jest im proponowane. Często to wynagrodzenie, mimo że jest wyższe niż najniższa krajowa, to jest wynagrodzenie, które nie pozwala na funkcjonowanie, tak? Więc przyczyny tego ubóstwa materialnego są różne. A przecież nie mówimy tylko o ubóstwie materialnym, tak? Tutaj padły przecież hasła mówiące o tym, że osoby samotne potrzebują po prostu kontaktu z człowiekiem. Pewnie rozluźniające się więzi międzyrodzinne, ale i zmiana modelu rodziny, tak? Dzisiaj mało kiedy spotykamy rodziny wielopokoleniowe, gdzie ta wzajemna jakby obecność była umocnieniem, wsparciem, poczuciem bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Więc to myślę, że po prostu rzeczywistość nam się zmienia. A dlaczego jest tak dużo osób? No pewnie dlatego, że cały czas jednak ktoś tam na górze dba o to, żebyśmy mieli przestrzeń do samorealizacji, tak? Po to, żebyśmy mieli co robić, bo tutaj Basia mówiła przede wszystkim, że jest nam to po prostu potrzebne, tak? To, żeby pomagać, ale żeby tę pomoc otrzymywać. To też jest chyba tak, żeby nam trochę, znowu posłużę się kolokwializmem, woda sodowa do głowy nie odbiła, bo nawet jeśli ja dzisiaj nie potrzebuję pomocy materialnej, to na pewno potrzebuję kontaktu, tak? To na pewno potrzebuję gdzieś, no właśnie, poczuć się choćby dobrze przez to, że pomagam, a więc ta pomoc, czy dawana, czy otrzymywana, jest po prostu potrzebna, a przyczyny naprawdę są rozmaite i myślę, że świetnie, że jest tak dużo w nas wszystkich, myślę o ludziach, chęci pomagania i świetnie, że są tak różne możliwości realizacyjne. Bo tak jak Pani powiedziała, Pani Joasiu, każda organizacja ma jakieś ograniczenia, bardzo różne, formalne, techniczne, logistyczne, a ktoś nie chce z tym pracować, a tak jak powiedziała Olga, nie chciała pod czyjeś dyktando, chce po swojemu, więc to też te motywacje są bardzo różne i świetnie, że możemy wybrać formułę, w jakiej chcemy pomagać. Ale myślę, że to, co jest na pewno do zrobienia, to nauka współpracy. Tutaj Jacek mówił o tym, że wyręcza pomoc społeczną. W jakimś wymiarze być może to jest wyręczanie, ale ja bym wolała patrzeć na to jako uzupełnianie, tak? Bo no, tak jak mówimy wszyscy, są przestrzenie, gdzie na przykład są niedostępne dla organizacji pozarządowych, tak? Albo takich nieformalnych grup jak Widzialna Ręka Trójmiasta. Z drugiej strony procedury, prawo, ograniczenia, no na przykład takim instytucjom jak MOPR nie pozwala na realizację takich czy innych działań, więc świetnie, że możemy się uzupełniać i to, czego bym sobie i Państwu wszystkim życzyła, to, żeby w ramach pomagania innym, ale i sobie budować sieci, nie tylko jednorodne, nie tylko oparte na organizacjach pozarządowych czy grupach nieformalnych, ale różnorodnych, bo wtedy to uzupełnienie się da przestrzeń naprawdę niesamowitych możliwości. Więc to tak
gwoli podsumowania pewnie, bo czas chyba nam się teraz będzie kończyć. Bardzo dziękuję Pani Gosiu. Ja jeszcze przytoczę to, co na samym początku powiedział Jacek. To chyba było tak, że Jacku, Ty miałeś chęć do działania i pomocy, natomiast nagle jak znikąd zjawili się ludzie z Twojego najbliższego otoczenia, potem znajomi ich znajomych i zaczęło się. Tak więc to była taka kula śniegowa, która się napędzała takimi dobrymi intencjami, emocjami i może chęcią konkretnej zmiany dla jakiejś wybranej osoby, dla stowarzyszenia, jakiejś organizacji. Które można się zaangażować. Proszę zerknąć, mam nadzieję, że widać już. Mhm. Widać. Wsparcie dla szpitali i medyków i inicjatywa, na przykład Caritas Polska albo Corona Ninjas czy WOŚP. Kolejna, obszar wsparcie dla szpitali i medyków, tutaj dalej. Kolejna, gdzie mamy? Wsparcie sąsiedzkie, drodzy Państwo. Ja bym nie pomyślała, że jest akcja Help You i apka do ściągnięcia. Jest też Widzialna Ręka, której przedstawiciele dzisiaj gościmy u nas. Tak więc naprawdę wyszczególnionych zostało 6 obszarów i tutaj może dla naszych widzów taka podpowiedź, że być może jeżeli zastanawiamy się, gdzie się zaangażować, gdzie pomoc byłaby potrzebna i dobrze odbierana, to warto skorzystać z takich źródeł. Natomiast w związku z tym, że mam Państwa dzisiaj na łączach, ja podpytam po prostu po ludzku i najprościej, jakie są Państwa takie propozycje w współpracy, gdzie my moglibyśmy tą naszą cegiełkę dać, żeby to dobro, szczególnie w tym przedświątecznym okresie, wykonać, żeby się podzielić tym dobrem. Co możemy zrobić dla takiej osoby, która mówi, dzisiaj mamy 1 grudnia, jeszcze mam czas, może przed świętami, a nuż widelec coś dobrego zrobię, dobra, tylko co? No to co moglibyśmy? Pani Gosiu, zacznę od Pani. Takie proste pomysły, dobre rady. Proste, to pewnie warto byłoby się rozejrzeć i zobaczyć, czy gdzieś wokół działa jakieś centrum wolontariatu, mniej lub bardziej sformalizowane, bo tam na pewno jest kopalnia i wylęgarnia dobrych pomysłów i możliwości. Na pewno warto też zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej, bo również przy ośrodkach takie grupy wolontariackie działają. A jeśli nie, no to choćby po najbliższym sąsiedztwie, tak, żeby zobaczyć, czy ktoś nie jest sam. I nawet jak nie mamy ochoty, możliwości robienia zakupów czy czegokolwiek, to może przy okazji pieczenia pierników, kilka pierników zapakujemy i zaniesiemy sąsiadowi, tak, który może za którym nie przepadamy. Tak. To też jest niesamowite, że w tym czynieniu dobra szukamy raczej tej okazji, żeby było wam miło i przyjemnie. A tak jak mówił Jacek, czasem jest tak, że spotykamy się z niechęcią, albo wcześniej, albo później. To ważne jest też, żeby to nas nie blokowało i nie zatrzymywało. Więc może ta paczuszka mała pierników własnoręcznie zrobionych dla sąsiada, który krzywo na nas patrzy. Pani Małgosiu, dziękuję Pani za te ostatnie słowa, dlatego że ja uważam, że właśnie takie małe gesty pięknie rozpuszczają te zeszłości, te negatywne emocje. Mówię, świadomie rozpuszczają, bo taki człowiek absolutnie nie oczekuje. A tym bardziej nie oczekuję dokładnie od tej osoby, więc proszę mi uwierzyć, to robi coś nieprawdopodobnego. A to jest ten czas, kiedy możemy się obdarowywać na każdym kroku takimi malutkimi gestami. Bardzo dziękuję Pani Małgorzato, Basiu. Jacku, Twoje porady dla tych nie mogących się zdecydować, albo stojących w stagnacji, albo może takich, którzy myślą, Boże, inni pomagają, no to ja już nie muszę, a właściwie co ja mam, czym się mogę podzielić, to tak właściwie to nic. Musisz włączyć mikrofon, Jacku, poprosimy. Już jestem, okej. Okay. Jeśli mogę, to chciałbym tylko tak kilka sekund jeszcze wyjaśnienia dla Małgosi. Chodzi o to, że jakby mówiąc o tym, że wyręczamy ośrodki pomocy społecznej, to jest tak, że mam wokół siebie powiedzmy 10 ośrodków pomocy społecznej, które pracują z nami super, z którymi fantastycznie się działa, gdzie dzwonię do nich, to udzielają nam pomocy różnorodnej, ale są te skostniałe, 2-3, z którymi po prostu, które bardzo źle traktują swoich podopiecznych i to powiem wprost.
i nie próbują uruchomić żadnej kreatywności. Nie mam pretensji do systemu, bo jakby, znaczy system jest trochę sztywny, tak. Nie mam pretensji do wszystkich, broń Boże, tak. To tylko chodzi o wyjątki, gdzie ludzie kiedyś tam przyzwyczaili się do funkcjonowania w określony sposób i nadal jej nie zmienili. A jeśli chodzi o formy pomocy, to ja zapraszam do nas na nasz profil Jedzie Mikołaj Święty, by ktoś był uśmiechnięty, czy po prostu gdzieś tam niech nas znajdzie mnie. I mamy tak szerokie działania, że dla każdego znajdziemy coś fajnego. Jedyna rzecz, której nie bardzo akceptujemy, to właśnie oddawanie odzieży, bo to każdy dzwoni, pisze do nas, żeby czy mógłby oddać odzież, buty i tym podobne rzeczy. Są takie fajne pojemniki, gdzie można to spokojnie wrzucić. Ja jeśli coś potrzebuję dla kogoś, to piszę po prostu konkretnie, co jest nam potrzebne i w ciągu pół godziny mam wszystko. Także to jest takie fantastyczne. Dla mnie narzędziem do pomagania jest Facebook i to jest coś, czego po prostu nie umiem teraz nie wykorzystywać. Facebook powoduje, że to grono moich znajomych, ich znajomych sprawia, że ja po prostu, tak jak dzisiaj rano o 6 wrzucam list od dziecka z onkologii, gdzie po 3 minutach 3 osoby pytają, czy mogą go zrealizować, gdzie już 1 osoba napisała, że realizuje. I tak to właśnie działa, jest to takie niesamowite. Też pomagamy ludziom z odległych miejscowości i tutaj posiłkuję się właśnie ośrodkami pomocy społecznej, które de facto weryfikują to, bo tak jak mam osobę z Koszalina, która potrzebuje pomocy, czy z Wałbrzycha, bo takie osoby też do nas się zwracają gdzieś tam do mnie, no to ja po prostu próbuję to w ten sposób weryfikować, bo ja nie jestem w stanie tego zweryfikować i powiem wam, że to jest takie niesamowite, że na przykład 2 takie przypadki z ostatniego czasu, gdzie pani z ośrodka pomocy społecznej dzwoni do mnie i mówi, że kurczę, jest cudownie, jest fantastycznie, że ta osoba się odezwała w ogóle o pomoc, bo od nich nie chce tej pomocy właśnie z tych pobudek, o których mówiłem na początku. Także jak chcecie pomagać, zapraszam do kontaktu z nami, jesteśmy otwarci. Mam cudownych znajomych, fantastycznych ludzi wokół siebie, którzy cały czas są do dyspozycji wszystkich. Dziękuję bardzo, Jacku. Myślę, że to tyczy się też pozostałych naszych gości dzisiejszego odcinka. Jeszcze panią Olgę podpytam o takie sposoby dla niezdecydowanego, a być może chcącego cegiełkę dobroci dorzucić w tym przedświątecznym okresie. Co można? Ja nie chcę sobie robić absolutnie autoreklamy, natomiast jak wejdzie się na widzialną rękę naszą czy jakąkolwiek inną, to tam jest mnóstwo postów z prośbą o pomoc. Także każdy znajdzie coś dla siebie i może też sam napisać, że hej, pomogę w takim i takim zakresie. Zdradzę wam i wszystkim naszym osobom, które nas oglądają, że my dzisiaj ruszamy z kalendarzem adwentowym Sezon Pomagania, gdzie codziennie będziemy otwierali jedno okienko i jak mogę dzisiaj komuś pomóc. Taki mały, duży gest, coś o czym mówiła Basia, także pewnie to ci się spodoba. Natomiast uwagę mam tylko na koniec, że jeżeli chcecie pomóc komukolwiek, to najpierw trzeba zadbać o siebie, bo dobry ratownik to jest zdrowy ratownik i w ogóle żywy ratownik i tego mi tutaj zabrakło gdzieś tam w tej rozmowie, że najpierw muszę zadbać o swoje potrzeby, tak jak samolot nam spada i na początku zakładamy maskę sobie, a dopiero potem dzieciom, które gdzieś tam są koło nas i o tym musimy pamiętać, że rozpoznajmy w sobie swoje granice, dokąd ja chcę pomóc, co jest dla mnie okej, a co już mnie przekracza, na co ja się nie zgadzam i dopiero wtedy zaczynajmy pomagać. Nie idźmy tak hop do przodu w ogień, tylko róbmy to racjonalnie, bo racjonalne będzie dla nas zdrowe. Bardzo dziękuję pani Olgo. Drodzy Państwo, dzisiaj ja mam wrażenie... jeszcze sekundeczkę, tylko proszę, bo tak proszę. Tych rzeczy przyszło mi do głowy, bo często jest tak, że właśnie osoby, które chcą pomagać, swoje ubrania chcą przekazywać czy obuwie i to jest kłopot dla organizacji, która nie ma logistycznego jakby zaplecza, ale chciałam zwrócić uwagę na sklepy charytatywne, których jest coraz więcej w kraju. One chętnie przyjmują rzeczy, a z tego jakby dalej robią pożytek, tak? Bo to jest sprzedawane i dochód jest na cele charytatywne, więc to taka podpowiedź dla tych, którzy nie wiedzą, co z rzeczami zrobić. Zachęcam do przekazywania sklepom charytatywnym. Bardzo dziękujemy. Basiu, ostatnie słowo. Ja już ostatnie, naprawdę ostatnie, słuchajcie, ale jestem bardzo tak pozytywna, nastrojona tymi wszystkimi budującymi informacjami. Chyba nawet do końca nie zdawałam sobie sprawy, że to tak pięknie się rozwija i to jest niesamowite, ale tak chciałabym nawiązać do tej codzienności, do takich praktyk prostych. Zobaczcie,
jak będziemy wobec siebie bardziej cierpliwi, bardziej wyrozumiali. Wiecie, to też chodzi mi o takie zwyczajne ludzkie reakcje. Jak będziemy właśnie się do siebie uśmiechać, jak będziemy chcieli, bo tak jak powiedziała tutaj pani Olga, co bardzo mi się podobało, bo rzeczywiście to jest bardzo dobre posunięcie, zadbajmy najpierw o siebie. Jeżeli masz ochotę, robiąc zakupy, wrzucić do tego wózka coś, to po prostu wrzuć. Jeżeli masz ochotę coś podarować, to po prostu czuj ten impuls i tego wykorzystuj. Chodzi mi też o to, abyśmy w tej naszej codzienności cieszyli się tym. Po prostu najnormalniej w świecie się cieszyli, a to jest też obdarowanie, no bo wtedy przychodzą, nasza głowa jest rozluźniona, nic nas nie spina i wówczas przychodzą nam ciekawe impulsy do głowy i słuchajmy wtedy swojej intuicji. To tak chciałam na koniec. Bardzo dziękuję. Cudowna dyskusja nam się dzisiaj wytworzyła, drodzy Państwo. Dzisiaj poruszyliśmy temat potęgi gestów, epidemii pomocniczości, wspierania siebie nawzajem, takiej większej tolerancji, może akceptacji też siebie i drugiego człowieka. Tak samo chęci czynienia dobra i tego poczucia spełnienia społecznego obowiązku de facto, bo chyba jesteśmy częścią społeczeństwa i lubimy czuć się zwyczajnie potrzebni. Tak więc taki apel może z okazji 1 grudnia, drodzy Państwo, mamy jeszcze czas. Zróbmy coś dobrego dla innych, zróbmy coś dobrego również dla siebie. I tym optymistycznym apelem bardzo gorąco dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej sesji eksperckiego live. Pozwolą Państwo, że przypomnę jeszcze tylko, kto zasiadał w Radzie naszych dzisiejszych bohaterów, bo myślę, że tak również można Państwa nazwać. Pani Małgorzata Niemkiewicz, doktor nauk społecznych, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Bardzo dziękuję Pani Małgorzato. Ja również serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Pani Olga Pajewska, prezes zarządu Młodorośli, inicjator akcji Widzialna Ręka Trójmiasto. Dziękuję Pani Olgo, miło było Panią widzieć. Dzięki wielkie, mam nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia. Pan Jacek Mioskowski, właściciel, dyrektor Dynamic Events i pomysłodawca licznych akcji społeczno-charytatywnych. Jacku, mówiłam, że Cię znajdę i mimo tego, że nie wysłałeś nam swojego bio i zdjęcia, to i tak się pojawiło, bo jest już o Tobie sporo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, życzę wszystkiego dobrego i zapraszam Was do współpracy. Wielkie dzięki. I oczywiście Basia Mazurek, członek Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Basiu, dziękuję Ci bardzo za Twój czas i Twoją wiedzę. Drodzy Państwo, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo i zróbcie coś dobrego dla innych. A już teraz zapraszam Państwa na kolejny odcinek z serii eksperckiego live już za tydzień, we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkim wszystkiego dobrego.